Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym filmie omówię problemy, z jakimi borykają się podmioty podczas wprowadzania danych do bazy danych odpadowych. Dowiecie się Państwo, co zrobić w sytuacji, kiedy zostanie wprowadzana błędna dana na kartę przekazania odpadów bądź na kartę ewidencji. Porozmawiamy również o ewidencji w formie papierowej, czy i kiedy ją stosować. Będziemy omawiać również kartę przekazania odpadu. Z jakimi problemami możemy się spotkać podczas wprowadzenia tej karty. Omówimy sobie również sposoby komunikacji innych aplikacji z bazą danych odpadowych, a także gdzie i w jakich sytuacjach należy umieszczać numer rejestrowy. Błędy podczas wprowadzenia danych do bazy BDO mogą pojawić się na różnych etapach. I mogą być to, to, mogą być to błędy różnego rodzaju. Mogą to być zwykłe błędy pisarskie, kiedy pomylimy się na przykład z wpisaną masą odpadów, albo z wybranym podmiotem, któremu przekazujemy odpady. Ale mogą być też to błędy tak naprawdę niezależne od nas w momencie, kiedy nasza waga źle waży, bądź też okaże się, że w przekazanym odpadzie znajduje się jakaś domieszka innego odpadu. I co w takich sytuacjach zrobić? Baza danych odpadowych przewiduje poprawę możliwość poprawienia pewnych błędów, omyłek pisarskich, natomiast nie na każdym etapie. I to jest bardzo istotne podczas wprowadzenia danych odpadowych, żebyśmy byli świadomi, kiedy możemy jeszcze coś poprawić, a kiedy niestety już nie ma takiej możliwości. I tak, w sytuacji, kiedy mamy kartę planowaną, czyli założyliśmy sobie już w BDO kartę planowaną, możemy w niej poprawić wszystko. Możemy w niej poprawić miejsce prowadzenia działalności podmiotu, który, któremu przekazujemy odpad. Możemy poprawić również kod odpadu, czyli rodzaj odpadu, a także to, co najważniejsze i najbardziej istotne masę danego odpadu. I jak to zrobić? Wchodzimy na zakładkę planowane, klikamy w opcję i tutaj mamy pozycję edycja zmiana statusu. Wchodząc w edycję mamy możliwość poprawienia wszystkich danych, które, są, które zostały przez nas wcześniej wprowadzone. Przykładowo <laughs> zmienimy masę odpadów, którą przekazujemy. W pierwotnej karcie wpisaliśmy dwie tony odpadów. Ale okazało się, że nie jest to 2 tony, a 2,5 tony. I taką wartość chcemy przekazać do e, e, przejmującego odpady. E, wiemy, że już ta karta jest prawidłowa, e, w związku z tym od razu zapisujemy, zapisujemy ją, zmieniając status na kartę zatwierdzoną. W tym momencie jest ona widoczna przez transportującego. E, Transportujący ma możliwość edycji tej karty, ale tylko w zakresie zmiany statusu czyli może wygenerować potwierdzenie, a podczas wygenerowania potwierdzenia może zmienić takie oto wartości, jak data faktycznego odbioru, rozpoczęcia transportu godzinę, a także numer rejestrowy. Załóżmy, że to nie jest taki numer. Tylko taki. I generuje potwierdzenie. Po wygenerowanym potwierdzeniu daną kartę nie można już ani usunąć, ani wycofać, ani też zmienić jej wartości. W tym momencie odpad wędruje wraz z kartą, wraz z transportującym do przejmującego odpady. Przejmujący widzi kartę, która została już Przejęta przez transportującego, na zakładce potwierdzenie wygenerowane. I w tym momencie przejmujący ma możliwość podglądu danych, jakie na tej karcie się znajdują. Jeżeli stwierdzi, że coś jest niezgodnego na tej karcie, przykładowo nie taki kod odpadów, bądź też nie taka masa, ma możliwość odrzucenia tej karty. I tak należy postępować, kiedy nie zgadza się coś na karcie, nawet w przypadku, kiedy jest to masa odpadów. Przejmujący ma możliwość korekty tej masy, samodzielnej korekty tej masy, lecz nie jest to wskazane w użytkowaniu bazy danych odpadowych, ze względu na to, że w przypadku częstej. Zmiany masy może to być trochę podejrzane i może taki przejmujący odpady spodziewać się kontroli inspektora ochrony środowiska. W związku z tym, jeżeli nie zgadza nam się na karcie masa odpadu, który przyjmujemy, należy wówczas odrzucić tą kartę, podając powód odrzucenia. Przełączę się w tym momencie z powrotem na. Przepraszam. Na miejsce. Na przekazującego odpady. I przekazujący odpady widzi tą kartę odrzuconą w zakładce odrzucone. To jest ta pierwsza karta. I w tym momencie ma możliwość edycji. Tudzież zmiany statusu. Widzi, dlaczego ta karta została odrzucona. Czyli widzi tą uwagę od przejmującego odpad, że została wpisana błędna masa odpadu. W związku z tym ma możliwość skorygowania tej karty i podania prawidłowej masy, jaką ustalił, z, jaka została ustalona z przejmującym y, odpady. Korygujemy tą masę. W tym momencie karta otrzymuje status potwierdzenie wygenerowane, w związku z tym już jest widoczna przez przejmującego odpady. Po odrzuceniu karty przez przejmującego, przekazujący widzi tą kartę w zakładce odrzucone. Skorygowana karta widoczna jest już na zakładce potwierdzenie wygenerowane. A co za tym idzie? Jest ona widoczna już przez przejmującego na tej samej zakładce. Przełączę się zatem na przejmującego i przejdę na zakładkę potwierdzenie wygenerowane. To jest ten oto rekord. Z adnotacją korekta 1. I przejmujący ma możliwość podglądu danych, jakie są tutaj na karcie, z całą jej historią czyli informacje dotyczące odpadów, jakie są, z masą konkretną, a także informacje. O korekcie, czyli jaka była masa przed korektą, a jaka jest masa obecnie w karcie przekazania odpadów. W dalszej części może zmienić status na potwierdzenie przejęcia. I tutaj ma jeszcze możliwość też zmiany masy. Natomiast nie zalecamy tej, tego sposobu poprawiania błędów na karcie przekazania odpadów. Ponieważ może się to wiązać z kontrolą inspektora ochrony środowiska, jeżeli taka zmiana masu będzie nagminnie przeprowadzana przez przejmującego odpady. Załóżmy, że ta masa się już zgadza i potwierdzamy przejęcie. I w tym momencie nie ma już możliwości ani usunięcia tej karty, ani wycofania tej karty. Ani też korekty tej karty. I to jest bardzo istotna rzecz, żeby pamiętać o tym, że po zatwierdzeniu przejęcia odpadów nie ma możliwości wprowadzenia jakiejkolwiek korekty do danej karty przekazania odpadów. Oczywiście może to, być, może to stanowić bardzo duży problem dla podmiotów ponieważ niejednokrotnie zatwierdzamy kartę omyłkowo. Brak możliwości korekty karty przekazania odpadu po jej zatwierdzeniu przez przejmującego może być bardzo dużym problemem w takich sytuacjach, kiedy przeładunek danego odpadu. Uprzejmującego ma miejsce na przykład kilka dni po dostarczeniu tego odpadu i nagle okazuje się, że w tym kontenerze z odpadem o kodzie 150101, czyli z papierem i tekturą, znajduje się jakiś, jakaś domieszka metalu nie ma możliwości w tym momencie skorygowania tej masy papieru o tą masę metalu. Jeżeli chodzi o poprawianie kart przekazania odpadów w momentach w sytuacjach, kiedy jest to możliwe w bazie danych odpadowych, musimy mieć na uwadze to, że każdy nasz ruch, każda korekta jest odnotowywana w systemie. W związku z tym, jeżeli robimy jakąś korektę, robimy odrzucenie karty, musimy to robić świadomie. Wielokrotne odrzucanie tej samej karty może po prostu wydać się podejrzane dla inspektorów ochrony środowiska, którzy mają wgląd do bazy i będą kontrolować obieg kart przekazania odpadów. Błędy w BDO można popełniać zarówno w karcie przekazania odpadów, jak i w karcie ewidencji odpadów. I co w tym wypadku można zrobić, jeżeli wpiszemy błędną masę wytworzonych odpadów? W sytuacji wytworzenia, rekordów wytworzenia można je poprawiać w każdym momencie. Tu nie ma żadnych blokad, żadnych obostrzeń. Należy po prostu taki rekord bądź też usunąć, bądź przeedytować, zmieniając masę wytworzonego odpadu. I zapisujemy. Nie ma tu żadnej, na chwilę obecną w bazie danych odpadowych, nie ma żadnej blokady w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o odpady przekazane, to w sytuacji, kiedy dodamy wpis, spróbujmy dodać sobie tą naszą kartę ostatnio wprowadzoną i zaakceptujemy ją. Ten rekord możemy również przeedytować bądź usunąć, natomiast nie możemy zmienić samej masy danego odpadu przekazanego, ponieważ jest to powiązane ściśle z kartą przekazania odpadów. W sytuacji, kiedy wprowadzamy przekazanie odpadów bez karty przekazania odpadów, bez karty KPO, można taki rekord również przeedytować. Zatem, jakiekolwiek błędy pisarskie w prowadzonej przez nas ewidencji odpadów są możliwe do skorygowania i te rekordy można edytować. Za wyjątkiem rekordów, które są powiązane z kartami przekazania odpadów. W dniu 31 stycznia 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która daje nam możliwość prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej. Zarówno w przypadku karty przekazania odpadów, jak i karty ewidencji odpadów. Co jest ważne, jeżeli prowadzimy ewidencję odpadów w formie papierowej, mamy obowiązek uzupełnienia bazy danych o te rekordy. O te sytuację, kiedy kartę przekazania odpadów, czy też kartę ewidencji robiliśmy w formie papierowej. Mamy na to 30 dni od momentu kiedy zostanie ogłoszony koniec awarii BDO na stronie BDO. Ustawa daje nam również możliwość prowadzenia ewidencji w formie papierowej na pewien okres, kiedy jeszcze nie wszyscy są zarejestrowani do bazy danych odpadowych. Ten czas został wyznaczony do 30 czerwca 2020 roku, czyli do tego momentu mamy prawo prowadzić kartę przekazania odpadów, jak i kartę ewidencji w formie papierowej. Nie zwalnia nas to z obowiązku wprowadzenia tych danych do BDO. I na to, aby te dane uzupełnić w bazie danych odpadowych, mamy czas do 31 lipca 2020 roku. W jakich sytuacjach należy stosować ewidencję w formie papierowej? I czy warto w ogóle ją stosować? Oczywiście, w niektórych sytuacjach nie mamy innej możliwości. Przykładowo, jeżeli nasz podmiot, który odbiera od nas odpady, który przejmuje od nas odpady, nie jest jeszcze zarejestrowany w bazie danych odpadowych, to nie mamy innego wyjścia. Musimy zrobić to w formie papierowej, ponieważ transportujący nie może poruszać się po, po Polsce, po kraju z odpadem bez żadnego dokumentu potwierdzającego przejęcie tego odpadu. W takiej sytuacji oczywiście forma papierowa jak najbardziej jest skuteczna. Formę papierową należy stosować w sytuacjach, kiedy nie mamy innego wyjścia. Nie możemy przecież transportującego wypuścić poza bramę naszego zakładu bez dokumentu potwierdzającego istnienie karty przekazania odpadów, o ile oczywiście ta karta jest wymagana. W takiej sytuacji musimy sporządzić kartę przekazania odpadów w formie papierowej. Natomiast nie rekomenduję stosowania formy papierowej w przypadku braku internetu. Przez dłuższy okres czasu, oczywiście, bo jeżeli nas to zaskoczy, to jak najbardziej i nie mamy innego wyjścia, jak najbardziej stosujemy wtedy formę papierową. Ale jeżeli mamy jakieś przesłanki ku temu, że tego internetu jednak nie będzie, że nie będziemy mieli dostępu do bazy danych odpadowych w momencie przekazywania odpadu, warto taką kartę sobie zaplanować wcześniej, wprowadzić ją do systemu i wygenerować potwierdzenie dla transportującego tak żeby mógł on opuścić nasz zakład wraz z potwierdzeniem W systemie bazy danych odpadowych mamy trzech aktorów jest nim przekazujący odpad transportujący odpad oraz przejmujący odpad W zależności od tego Kim jesteśmy w tej, jaką rolę pełnimy w tej bazie, mamy różne możliwości i różne obowiązki. Pamiętajmy o tym, że Kartę Przekazania Odpadów, zgodnie z ustawą, wytwarza, generuje i wprowadza do systemu przekazujący odpady. Nie przejmujący, tylko przekazujący. To on inicjuje Kartę Przekazania Odpadów w systemie. Bywają czasami takie sytuacje, że przekazujący odpady nie ma możliwości wprowadzenia jej do bazy danych odpadowych i można to niejako scedować na przejmującego odpady. Niemniej jednak należy zrobić to formalnie, a mianowicie dać mu pełnomocnictwo do wprowadzania kart przekazania odpadów na koncie przekazującego odpady, a nie przejmującego odpady. Transportujący nie musi mieć karty przekazania odpadów, nie musi mieć potwierdzenia wygenerowanego z BDO w sytuacji, kiedy taka karta nie jest wymagana. Jakie to są sytuacje? O tym mówi odpowiednie rozporządzenie, a także przepisy ustawy o odpadach. Co w takiej sytuacji zrobić? Bo wiele, wiele podmiotów obawia się, że transportujący w ogóle nie przejmie odpadów, nie weźmie odpadów do transportu. Należy wówczas wystawić mu jakikolwiek inny dokument. Może być to zarówno wydanie zewnętrzne, bądź też może być to zlecenie transportu, i taki dokument już jest potwierdzeniem dla niego, niemniej nie wynika on z samej bazy danych odpadowych. Ustawa o odpadach przewiduje sytuacje, w których nie ma obowiązku tworzenia karty przekazania odpadów. W takich sytuacjach nie będzie takiego dokumentu w bazie danych odpadowych. A co za tym idzie, takiego dokumentu nie będzie miał również transportujący, który wykonuje dla nas usługę transportu. Zgodnie z przepisami prawnymi, dokładność wprowadzenia masy odpadów to są trzy miejsca po przecinku w tonach odpadów, czyli tak naprawdę do kilograma. Baza danych odpadowych daje nam możliwość wprowadzenia do czwartego miejsca po przecinku, czyli tak naprawdę do 10 dekagramów. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują przepisy mówiące o tym, że kartę przekazania odpadów należy sporządzać w sytuacji, kiedy przekazujemy odpady. Zarówno obcemu podmiotowi, jak i w sytuacji, kiedy przekazujemy odpady do innego miejsca prowadzenia działalności, które przynależy do naszego podmiotu. W chwili obecnej nie ma możliwości w bazie danych odpadowych poprawienia, skorygowania takiej karty przekazania odpadów. Zatem, jeżeli karta została już zatwierdzona, nie mamy żadnego pola manewru i żadnej możliwości korekty. Do 30 czerwca 2020 roku możemy prowadzić ewidencję w formie papierowej, natomiast po tej dacie nie będzie już możliwości prowadzenia ewidencji w formie papierowej w standardowych sytuacjach, tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy jest awaria systemu BDO. Wykonawca BDO. Udostępnił wszystkim podmiotom możliwość komunikowania się innych systemów z BDO, tak zwane API. W takiej sytuacji, jeżeli mamy jakiś inny system, w którym prowadzimy ewidencję odpadów, możemy poprosić wykonawcę naszego systemu, producenta tego systemu, aby stworzył ścieżkę komunikacji między tym systemem a systemem BDO. Wówczas na bieżąco będą przekazywane informacje z systemu, jaki użytkujemy na co dzień, do BDO. W pierwszym etapie udostępniania api do BDO wykonawca dał możliwość przesyłania informacji z zakresu karty przekazania odpadów, jak i karty ewidencji odpadów. Być może, bo nie jest to informacja potwierdzona. Być może będzie też możliwość przekazywania informacji poprzez API dotyczących sprawozdań za 2019 rok, który, który mamy obowiązek sporządzić i wprowadzić do BDO do 30 czerwca 2020 roku. Numer rejestrowy jest to numer, który nadaje nam Urząd Marszałkowski podczas rejestracji w systemie BDO. Składa się on z dziewięciu cyfr, zatem ważne jest, żeby używać też zer z przodu całego numeru. Numer rejestrowy powinniśmy umieszczać na dokumentach związanych z naszą działalnością. Dotyczy to transportującego. Czyli na wszelkiego rodzaju umowach, zleceniach dotyczących usług transportowych odpadów, powinien ten numer mieć miejsce. Tak samo powinien mieć on miejsce na dokumentach związanych z działalnością, która jest wylistowana w artykule 57 Ustawy o odpadach a mianowicie są to dokumenty sporządzane przez wprowadzającego produkty w opakowaniach na rynek, wprowadzającego opony, wprowadzającego preparaty smarowe, wprowadzającego sprzęt, baterie, akumulatory, pojazdy, czy też producenta, importera i nabywcę opakowań. Takie działalności są zobligowane do tego, aby umieszczać na dokumentach związanych z, ze swoją działalnością numeru rejestrowego. W którym miejscu go umieszczać, ustawa tego nie reguluje. Zatem można go umieścić w stopce, w nagłówku dokumentu, bądź też na samej pieczątce. Na jakich dokumentach należy to umieszczać? Faktury VAT, pagony fiskalne, umowa kupna czy sprzedaży, sprawozdania. I oczywiście dokumentacja odpadowa, czyli karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów. Ustawa nie precyzuje dokładnie, jakie są przypadki, kiedy nie należy umieszczać tego numeru rejestrowego. Natomiast mowa jest o tym w ustawie, że mają być to dokumenty związane z działalnością w kontekście odpadów i w kontekście produktów i opakowań. W związku z tym no, nie należy go umieszczać w każdym mm, dokumencie, jak na przykład yy, umowa między pracodawcą a pracownikiem. Tam nie jest on istotny. Warto jednak pamiętać o tym, że brak takiego numeru rejestrowego na dokumentacji, w momencie kiedy on jest wymagany, może nas kosztować od tysiąca do miliona złotych kary. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i zachęcam do pozostawiania pytań w komentarzach pod filmikiem.